Jak mądrze zarządzać, rozsądnie wynagradzać i odpowiedzialnie zarządzać pracownikami. Część druga z cyklu 7 filmów wideo. Dzisiaj chciałbym z Wami porozmawiać o wynagrodzeniach. Dam Wam przykład, według mnie, bardzo genialnego systemu wynagrodzeń, który spełnia kilka kryteriów. Po pierwsze, spełnia zasadę równości, którą narzuciła nam Unia Europejska i bardzo dobrze, dlatego że nie ma sensu rozróżniać kobiet, mężczyzn. Po prostu, jeśli chodzi o wynagrodzenia, wszyscy powinniśmy być tutaj równi. Po drugie, możemy tutaj dowolnie kształtować kryteria i po trzecie, każdy z pracowników jest sobie w stanie policzyć, zrozumieć, z czego biorą się jego wynagrodzenia. Ale zanim do tego dojdziemy, to kluczem jest to, żebyś zrozumiał i dowiedział się, że wynagrodzenia to jest element większej całości i musi być skompletowanych wszystkie 6 umiejętności, wszystkie 6 kompetencji, żeby cały system zarządzania pracownikami miał sens. Zajrzyjmy, żebyś zobaczył, skąd biorę dane. Żeby dowiedzieć się, skąd biorę te dane, zapraszam Cię na stronę VOD, czyli vod.adamgrzesik.pl, do kursu Zwycięski Zespół. W tym kursie Zwycięski Zespół, którym nagrałem, przygotowałem 6 umiejętności, które tutaj widzisz na tym diagramie. To jest akronim słów zespół, te 6 umiejętności. Drugą z tych umiejętności jest właśnie system wynagrodzeń. Zanim jeszcze zaczniemy zatrudniać pracowników, warto sobie przygotować system wynagrodzeń. I w systemie wynagrodzeń rozmawiam o tym nie ile, ale za co płacić, po to, żeby system wynagrodzeń tak naprawdę był narzędziem do realizacji celów. To tutaj widzisz, trzeba najpierw rozważyć kilka opcji zatrudnienia i rozumieć, czym się różni działalność, zlecenie, umowa o pracę. Następnie warto wiedzieć, jakie mamy systemy premiowe, dlatego że większość przedsiębiorców chce płacić za akord, czyli chce zapłacić prowizję. Z drugiej strony, większość pracowników chce mieć stałą, gotową pensję i nie bardzo kochają tematy prowizyjne, więc warto zrozumieć i wiedzieć, czym się różnią poszczególne systemy premiowe. I w ostatnim elemencie dopiero dobieramy, najczęściej będzie to miks dobrego systemu premiowego, który spełni i zaspokoi cele naszej firmy i będzie genialnym narzędziem i będzie tak skonstruowanym, żeby pracownik w dowolnej chwili mógł sobie do niego zajrzeć. Ten kurs zawiera 10 godzin, natomiast w tym momencie wejdziemy sobie do lekcji różne systemy premiowania, stała premia, dodatek, to jest coś, co może być dla dużej grupy Was, moich słuchaczy, bardzo użyteczne. Zapraszam Cię najpierw do krótkiej prezentacji, a za moment pokażę Ci przykład, jak możesz sobie to skonstruować w Excelu. Kiedy mówimy o systemie punktowym, mam na myśli wymyślenie sobie kilku kategorii. Tu jest oczywiście przykład. Najpierw pokażę 3 slajdy. Za moment w Excelu, kiedy zobaczycie to w takim większym obrazku, mam nadzieję, że stanie się to jeszcze bardziej czytelne. Więc takim pierwszym elementem jest odpowiedzenie sobie na pytanie, za jakie kryteria chciałbym uhonorować pracownika. Tu przyłożę dla przykładu w kolumnę oznaczyłem jako umiejętności, zakres odpowiedzialności, wysiłek psychiczny albo wysiłek fizyczny i ewentualnie warunki pracy. To są takie bardzo ogólne przykłady. Następnie zastanawiam się w ramach danej kategorii, ile punktów mógłbym przyznać i tak jak widzicie tutaj za umiejętności jest od 0 do 4, zakres odpowiedzialności do 3 i tak dalej. Przykład dla firmy usługowej. Szkoła nauki jazdy, rehabilitacja, fryzjerstwo, kosmetyka, lekarze i tak dalej. Umiejętności. Mamy osobę, która się uczy, wykonuje podstawowe rzeczy, podstawowe zabiegi, podstawowe usługi. Na przykład robi 2 czy 3 kategorie usług, dostaje 2 punkty. Może zrobić wszystkie usługi w ofercie i na przykład jest tak dobra, że jeszcze dzieli się wiedzą, uczy innych. Druga rzecz to jest powracalność klientów, jeśli mówimy o usługach. Tutaj mamy przykład, uzależniający oznacza, że gdyby ten pracownik od nas odszedł, to z dużym prawdopodobieństwem klienci pójdą za nim. Ale wczoraj robiłem konsultację ze szkołą nauki jazdy i powracalność klientów na przykład zamieniliśmy na zdawalność. Okej, to my sobie decydujemy, jakie mamy mieć kryteria. Trzeci element to jest na przykład metodyka. Chcemy, żeby pracownicy nasi się uczyli i rozwijali. Więc jeśli mamy pracownika, który jest dopiero na etapie uczenia, no to jest 0, ale jeśli nie spełnia standardów, czyli dajemy mu checklisty, dajemy mu procedury, a on dalej kombinuje, łamie te nasze zasady, pracuje po swojemu, to być może jest czas, żeby mu zabrać jakieś tam punkty. A jeśli się uczy, to znaczy nie mamy żadnych uwag, ale jeszcze się uczy, jeszcze się szkoli, uczestniczy w kursach, to na przykład dorzucamy 2. To od Ciebie zależy,
jakie kryteria chciałbyś dać. I przykład, nie wiem, doświadczenia, czyli wysługi. Robimy to po to, żeby stworzyć sobie później taką tabelę i żeby w tą tabelę wrzucić wszystkich pracowników i na podstawie kryterium i ocen tam, gdzie ich zaszeregujesz, żeby przyznać im pewne punkty. I teraz, kiedy mamy te punkty, oczywiście trzeba zawsze sobie policzyć, gdzie jest maks. W tym przypadku mamy szkoleniowiec 4, uzależniający 3, czyli mamy 7, bez uwagi uczy się 2, czyli mamy 9 i 4 za doświadczenie. Czyli maksymalnie w tej akurat przykładzie ktoś mógłby dostać 13 punktów i zawsze trzeba to rozważyć, żeby tą górę, ten dodatek premiowy albo dodatek do pensji na przykład, czy do najniższej krajowej, jeśli by to miała być składowa pensji, żeby wiedzieć, żeby nam się nie rozjechał, gdzie mamy ten szklany sufit, dzięki temu będziemy mogli to kontrolować. I zwróćcie uwagę, dla przykładu, powiedzmy, nie wiem, chcemy zapłacić złotówkę, dorzucić do jednej godziny, jeśli to jest, mówimy o umowie zleceniu, no i powiedzmy taki etat, czyli ktoś, kto normalnie przychodzi do pracy, korzysta z jakiejś części urlopu, to na umowie o pracę byłaby to kwota 150 zł, więc ilość punktów razy ten mnożnik, waga, którą sobie dodaliśmy, daje nam dodatek. Na umowie o pracę, mając 5 punktów, otrzyma 5 razy 150, a na zleceniu 5 punktów razy 1 złotówka razy ilość godzin. Tyle teorii. Zobaczmy, pokażę Ci prostą tabelę, którą możesz sobie przygotować, chociażby po to, żeby wrzucić, zestawić w niej swoich pracowników, nawet nie podejmując decyzji o tym, czy będziesz tworzył system punktowy. Dokładnie to, co przed chwilą pokazałem na prezentacji, wpisałem sobie w tabelę w Excelu, ona oczywiście jest dostępna do pobrania w kursie Zwycięski Zespół. Wpisujemy sobie tutaj nazwiska, imiona, nazwiska swoich pracowników, tak jak powiedziałem, oceniamy ich na podstawie tej punktacji i kryteriów, które sobie ustaliliśmy i pojawia nam się tutaj suma punktów, na podstawie której jesteśmy sobie w stanie zliczyć to, ile ktoś ma. I jeśli mamy pracownika na umowie o pracę, decydujemy, jaki chcemy mu dać dodatek. Czy to będzie na przykład tylko 50 zł, czy to będzie 200 zł, czy tak jak tutaj 150 zł i wtedy ma tą swoją podstawowe wynagrodzenie albo najniższą krajową plus dodatek i już wtedy wiemy, znaczy pracownik wie, za jakie kryteria otrzymuje swoje wynagrodzenie i oczywiście te kryteria można by na przykład w trakcie ocen okresowych co 3 miesiące, pół roku albo rok dokonać zmian. Jeśli mamy pracowników na umowie zlecenie, to dokładnie możemy sobie to, co tutaj wpisaliśmy, podzielić dla przykładu, tak, na 150 godzin albo 160 albo 200 godzin i wtedy mamy bardzo prosty system. Jeśli komuś postanawiamy zapłacić 200 zł za godzinę, no to tutaj dodamy na przykład złoty 33. Jeśli to będzie 50 zł do jednego punktu na etacie, no to będzie 0,33 i tak dalej, i tak dalej. Wróćmy na stronę Zwycięskiego Zespołu na moment. Pokazuję Ci w kolejnych filmach to wszystko po to, żebyś zrozumiał, żebyś zobaczył, że zaplanowanie sobie zarządzanie pracownikami, systemy wynagrodzeń to jest część większej całości. Jeśli ułożysz sobie te 6 obszarów, zatrudnianie, etatyzacja, systemy wynagrodzeń jako przygotowanie i później 3 umiejętności dotyczące zarządzania, czyli porównanie wyników, równanie do najlepszych, osiąganie celów firmy, stworzenie listy zasad, to tak naprawdę masz komplet umiejętności, który służy Twoim pracownikom. Zajrzyj koniecznie, proszę Cię, teraz na stronę wiodi.adamgrzesi.pl do Zwycięskiego Zespołu. Zwróć uwagę na plan modułów, przeczytaj tematy i oczywiście tutaj masz też czasy lekcji. 10 godzin w 40 lekcjach, do tego cykliczne, comiesięczne webinary, do tego również dodatki. Zaobserwuj mnie też po więcej, ponieważ nagrałem 7 filmów dokładnie do każdego z modułów, żeby Ci pokazać proste narzędzia, które możesz zastosować natychmiast. Dlaczego? Dlatego, że ten kurs jest bezpłatny od pierwszego użycia.